życiem pszczół. I znalazłem tam taką rzecz, że pszczoły mają królową, mają robotnicę i mają trudnia. I generalnie powiem wam taką ciekawą rzecz, która uważam, że jest bardzo ważna. Jaka jest różnica między robotnicą a królową? Wiecie co? Królowa rodzi się z tej samej larwy, z której rodzą się robotnice. Ale wiecie, jaka jest różnica? Taka, że królowa jest karmiona mleczkiem królewskim. I to, ten pokarm powoduje różnice anatomiczne. Wiecie co? To jest ta sama larwa. Czymkolwiek będziecie się karmili, to będzie miało wpływ na to, jak będziecie wyglądali. Jeśli chcecie mieć duchowe skrzydła, duchowe oczy i uszy, musicie się karmić mleczkiem królewskim, musicie się karmić Słowem Bożym. Jeśli tego nie będziecie robili, zostaniecie robotnicami. Taka jest różnica. Amen.